Dzień dobry! Dzisiaj przedstawię film, którego zapewne nie widzieliście, a nawet nie słyszeliście o nim. Film oparty na prawdziwej historii najbardziej znanego tajskiego boksera, który walczy, aby zdobyć pieniądze na zmianę płci. Piękny bokser z 2003 roku, którego reżyserem jest Tajlandczyk Ekachai Uekrongtham. Główny bohater, nastolatek, doświadczył długiej walki na ringu, a także walki z samym sobą i społeczeństwem, zanim stał się dziewczyną. Mnie ten film bardzo mocno wzruszył, bo pokazuje siłę ludzkich marzeń, wytrzymałość na cierpienie oraz zwycięstwo. Obecnie film można zdobyć na DVD, niestety obraz jest dosyć słabej jakości. Natomiast nie spotkałem się z wydaniem Blu-ray. Jeżeli o takim słyszeliście, to dajcie znać w komentarzu. Filmowe wydanie jest w proporcji 4:3, czyli na obecnych ekranach telewizyjnych będziecie mieli czarne pasy po bokach. W filmie śledzimy losy małego chłopca, w którym budzi się podziw piękna. To piękno zauważa w ludziach i rzeczach, w których inni chłopcy tego piękna nie dostrzegają. Jednocześnie nasz bohater jest zniewieściały i nie potrafi wdawać się w bójki w obronie własnej. Czemu płaczesz? Kto ci dokuczał? Jest w domu? Wyłaź, tchórzu! Tam to ty? Gdzie trzcina? Nawet młodszemu bratu dajesz sobą pomiatać. Jak on ci dokucza, to wszyscy też będą. Nienawidzę cię. Wiele czynników złożyło się na to, że bohater sprawdził się w tajskim boksie. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sportów walki. Stosuje się ciosy pięściami, łokciami i nogami. Dąży się do znokautowania przeciwnika. Przypadek sprawia, że chłopak staje na ringu. Także przypadek sprawia, że udaje mu się wygrać. Ponieważ żyje w ubogiej rodzinie, zarobione pieniądze sprawiają, że może zmienić zły stan finansowy domu. Zaczyna się interesować sztuką walki z uwagi na możliwość zarabiania dużych pieniędzy. Nie martw się, znajdę sobie inne zlecenia i zarobię na lekarstwa dla taty. Trener zauważa w nim potencjał, daje mu szansę, a on się nie poddaje. W głębi serca liczy na zdobycie takiej sumy, aby starczyło dla rodziny oraz na operację zmiany płci. Naprawdę ci się udało. Sam nie mogę w to uwierzyć. Obejrzę tę sińcę. Płaksa, i to ma być mężczyzna? Nigdy nie chciałem nim być. Zaczyna kroczyć pewną drogą. Na tej drodze miewa zwątpienia, ale tutaj znowu pojawiają się czynniki, które sprawiają, że odzyskuje wiarę. Zawsze coś albo ktoś zjawia się i ciągnie chłopaka dalej, tak jakby ta droga była mu przeznaczona. Jeżeli myślicie, że ten film przedstawia pewne błahe prawdy, proste idee, to macie rację. Tak jest i ten obraz nie próbuje niczego skomplikować. Historia człowieka uwięzionego w obcym dla siebie ciele jest już wystarczająco skomplikowana. Wielokrotnie należy przymknąć oko na pewne uproszczenia, ale jeżeli poczujemy bohatera i jego podróż, to nie będą nam one przeszkadzać. Czasem w nocy wszędzie był taki spokój, tylko nie w moim sercu. Bardzo interesujące w tej opowieści jest to, że chłopak odrobił zadanie domowe. Stał się prawdziwym wojownikiem. Takie osoby często zamykają się w sobie, bo społeczeństwo ich nie akceptuje. Wyśmiewa odmienność, a nawet szydzi z niej. Jednak tutaj mamy wojownika, którego nie powinno się drażnić. Kogoś, z kogo strach szydzić. Budzi to pewien respekt do tej postaci, pomimo że odbiorca może jej nie rozumieć. Reżyser pokazuje chłopaka, który zawsze obdarza wszystkich uśmiechem, ceni piękne przedmioty tylko za ich piękno, a nawet te, które nadają piękno, jak kosmetyczka. Wszystko w jednym pudełeczku. W tajskim boksie bohater także zauważa piękno. Rozumie ten sport na swój sposób, jako dawanie ludziom widowiska, czyli czegoś, co chcą podziwiać. Ciosy, ruch traktuje jako coś, co jest piękne dla widowni. Jak pięknie. Prawda. Jest w nim dużo sprzeczności i tę sprzeczność pokazuje reżyser. Jest w filmie sekwencja złożona z ujęć przedstawiających sytuacje związane z kobiecością, zwiewnością, a także męstwem, siłą, a nawet brutalnością. Bardzo podoba mi się scena w pokoju hotelowym, do którego przychodzi jego fanka. Jest zafascynowana nim jako chłopakiem. Nie wierzy w to, że ten naprawdę chce być kobietą. Jednak dziewczyna dosadnie przekonuje się o jego prawdziwej naturze. Widzi ból, jaki wypływa z chłopaka, który cierpi w tym momencie nie tylko z powodu niemożności spełnienia oczekiwań dziewczyny, ale także ból z powodu niemożności posiadania jej cech fizycznych. Ten film skupia się mocno na rozwoju w chłopaku, potrzeby zmiany siebie. Kariera bokserska jest pokazana, ale w dalszym planie. Uważam, że bohater ma nie tylko wiarę w osiągnięcie swojego celu, ale także wiarę w siebie. Wierzy w siebie jako dziewczynę mocniej niż w siebie jako chłopaka, pomimo że urodził się chłopakiem. Jesteś pewien, że tego chcesz? Nie mogę żyć w tym ciele aż do śmierci. Ten film jest dla tych, co dadzą się ponieść pięknym i prostym ideom bycia sobą oraz przymkną oko na pewne niedoskonałości, jak choćby grę aktorów. Głównego bohatera zagrał zawodowy kickbokser i według mnie idealnie pasował do roli chłopaka i prawie dziewczyny. Okładkę filmu zdobią liczne nagrody festiwalowe. Ja od siebie chcę podkreślić przepiękną muzykę, idealnie oddającą ducha człowieka o okaleczonym sercu, który walczy, by to naprawić. Napiszcie proszę w komentarzu, czy znacie ten film, a jeżeli tak, to jakie wrażenie zrobiła na Was ta historia? I czy może znacie inne filmy o tej tematyce? Jestem bardzo ciekawy.